powiedziałby pewnie, że te jednostki na siebie zarobiły. Widzicie, jak tu Expis ładnie pracuje, cały czas dorabiają się nowe droneczki i overrolly. Tutaj dorabiam Vojo drony, tutaj drony i overrolly, żeby nie tracić tutaj larw. I hydraliski sobie pompuje ślicznie, tutaj upgrade się robi, upgrade do hydralisków w zasięgu też. A mutaliski dalej. O, tutaj właśnie próba wyjścia wulturami, mutaliski od razu zaskontrowały, zabiły dwa wultury, zabiły miny, jest super. I dalej sobie możemy nimi latać, widzicie? Po co są te mutaliski? On tymi guletami praktycznie nie mógł wyjść wcześniej, bo bał się, żeby ja mu mutaliskami krzywdę zrobię, nie? Teraz wychodzi, bo poczuł się pewnie, jest tutaj trochę zataretowany, widzimy dorabia. Jak wychodzi, zostawia kolejne goliaty w mainie, a tymi spokojnie sobie może już wyjść, nie? Ja widząc to, co się dzieje, nie harasuję dalej, już ustawiam się na pozycje bojowe. Nie pamiętam, dorobiłem tutaj mutalisków? Nie dorobiłem mutalisków, no to był mój błąd. Dawno nie grałem na mecha i co jakoś tak zapomniałem. W każdym razie, o tutaj mam już dużo dron, więc przesunąłem rally pointa na środek. Tam, gdzie wszystkie moje jednostki się gromadzą. Tu powinienem jeszcze wyczekać, zrobić więcej mutalisków. I wtedy bym sobie z tym poradził bez problemu. No i nie powinienem tego atakować na moście. Tak jak tam powiedziałem wcześniej we wstępie. Grupka mutalisków by tutaj zmiażdżyła te tanki w ułamek sekundy, a tak to. Proszę zobaczyć, jak niepotrzebne straty, niepotrzebne. On jeszcze dwa głupie goliaty dostał, ile już to zrobiło. Miał upy wcześniej ode mnie, mogłem spokojnie jeszcze czekać chwilę. To mój błąd, zdecydowany mój błąd, który mógł przesądzić już o grze, ale że na początku zadałem mu sporo strat i on teraz nie dorabiał w ogóle STV-ów, widzę, eko miał troszkę marne, no to jednak o tej grze nie przesądziłem tą głupią decyzją. No i patrzcie, już mam kolejnego expa. Dwa Sangheny dla pewności, bo tu zawsze próbują, prawie zawsze jak gram na dobrych graczy, próbują w pewnym momencie znienacka zaharazować wultami na speedzie, tu często rozstawiając miny, także jak idziemy hydrami, to zawsze za overoldem, żeby uważać na te miny. Można przez to stracić niejedną jednostkę. I wbijają nam się tutaj hamy i się ten... No męczą nas, nie? Dlatego wtedy odsuwamy drony, przychodzimy hydraliskami, sprzątamy po nich. O właśnie, takie głupie miny tutaj też. Owa nie wziąłem i patrzcie, co się będzie działo. Biedna drona. A chciała się tutaj zmorfować w hacza. Tu mi przepłoszył overoldy. No ale będzie to, co właśnie pokazywałem przedtem. Teran przeszedł sobie spokojnie i rozkłada się tutaj mi za minerałkami moimi, za tą skałką. A on na moje szczęście miał tylko jednego tanka, także był raczej mało groźny. Zobaczymy, nie ma moich hotkeyów. Już mi tu przyszedł. W międzyczasie, no, makruje, ma, nie ma raczej nadwych. A ja zabrałem stąd już wcześniej wszystkie droneczki. Ładnie spierdzielają, nie? I właśnie tu lurker jest też dobry na wultury. One się często tu klinują, dostaną strzała z lurkera i są martwe. Tutaj robiłem upgrade, ale musiałem go przerwać, bo się uwziął na tym moim Evo Chamberze. Nie mam tutaj, jak widzicie, mutalisków, bo poszedłem w lurki. Równie bardzo dobra kontra, jak jest dużo goliatów, a mało tanków. Bardzo dobra kontra. Rozkładamy się tu ładnie, pięknie. On już czuje, jest zesrany w tym momencie. Wie, że to straci. Wie, że przeciwko takiej potędze nie ma szans. Ale jeszcze próbuje mikrować. W sumie tylko rozesłał to wojo, no bo to z mikro nie ma wiele wspólnego. I już tutaj szykuję się do kolejnego ataku w międzyczasie, kiedy moje jednostki są zajęte z tyłu. Ale ja się pozbyłem dużej grupy małym kosztem. W sumie tylko Evo Chamber, parę hit, jakiś lurker widziałem. A on stracił praktycznie połowę swojego limitu armii. Nie mówię o STV-ach łącznie, tylko o samej armii. Stawia starporta, tutaj command center, ale mój overall wszystko śledzi. Tu mam też, wszystko wiem. Tutaj próbuję zrobić agresywną ekspansję. Tutaj też moja standardowa ekspansja powinna już być zajęta, ale mi Franz na chwilę, wiecie, przeszedł, to nie mogłem. Tu już pięknie drony działają, stąd wszędzie się robi cały czas wojo. Klikam po tych haczach, dostawiam Evo Chamber, trochę późno, bo tu mi zniszczył, znaczy, no było wcześniej, tylko że mi zniszczył, no tak, zapomniałem. Tu jaki jego wielki błąd, poszedł wszystkimi goliatami za jednym overroldem i patrzcie, jak to można wykorzystać pięknie. Ja już widzę, co się dzieje. Szybko 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, nie?
i lurkery zakupujemy przy tankach, tanki zwalczamy i dalej resztę obiegniemy sobie spokojnie na Goliaty. Po grze on twierdził, że gdyby nie ten Overlord, to bym mu tutaj nie wyciął tej armii, no ale patrząc na moją przewagę tutaj wiem dobrze, żeby sobie nie poradził. No i od razu ładnie sobie wchodzimy, żeby wszystkie jednostki mogły wejść i niszczymy co tam zostało. Tu jakiś barak skautujący, nie chce lecieć, a co? Tu moje lurkery zakopane fajnie, blokują, nie pozwala mu za daleko dojść. Jedzie swoimi wultami, stawia te miny, ale tu wszędzie overlordy wszystko widzą. Ja już przemieszczam się moim bojem. Trzeba uważać na miny, można głupio stracić jednostki na nich. W międzyczasie Queen Nest i powolny tech. No widzicie, 15 minuta, dopiero w 16 minucie zacznę pewnie hajwa robić. No ale jak gram lurkery, to mi potrzeba dużo gazu i wtedy raczej nie ma co techować. No teraz mam ogromne nadwyżki tego gazu, ale w każdej chwili mogę zrobić wtedy mnóstwo lurkerów, albo nagle przejść na switcha na mutaliski. No też, no różne są kombinacje wtedy, jak się ma dużo gazu. Lepiej go mieć, niż go nie mieć. Przydaje się na późną grę, na ultraliski, na co bądź. Gazu nigdy za mało, nie? Znaczy, gazu nigdy za wiele. Minerały też mam spore wydobycie, także mogę sobie pozwolić na to, że wszystkie ekstraktory są zapełnione dronami. On tu próbuje wejść. Od razu zabieramy stąd drony, widząc, że nie ma szans obronić tej ekspansji za bardzo. Tutaj trochę się pogubiłem w kontrolowaniu tego woja, dlatego tak to będzie żałośnie wyglądać z mojej strony. Próba ataku, znaczy taka flanka z góry i z dołu, z mostu, nie? Z dwóch najgorszych pozycji, jakie mogłem wybrać. Ale co zrobić? Musiałem się tego pozbyć. W sumie mając przewagę, mogłem sobie na takie rzeczy pozwolić. On nie miał nigdzie ekspansji, bo wiedziałem to, mając wszędzie obserwatorów moich dzielnych. No i poszło się jego wojsko jebać, nie? Tu jakieś tanki jeszcze strzelają, mają parę killsów, 10, 2, a tu 1-1. Ja też mam 1-1. No lurkery bez zasłony hydralisków są słabe. Ale tu już kolejna fala lurkerów się robi. Mam gaz, mogę sobie tworzyć w nieskończoność. Dronki wracają. Tu się okopujemy, zostawię ten lurker taki obrońca rampy. Tu od razu odruchowo stawiam zankeny, żeby kurna mi się tu nic nie przedarło niepotrzebnego i potem szkód nie robiło. Mając przewagę w wydobyciu, mogę pozwolić sobie na takie rzeczy jak stawianie miliona sankenów w różnych miejscach, nie? Lepiej się zabezpieczyć i mieć tą przewagę pewną. Co tu się dzieje? No, taki mój, jak zobaczyłem, że jego wojo całe się przemieściło tutaj. A dlaczego nie zaatakować maina, sobie pomyślałem, nie? No, sprawdzam hydrajskiem, jak tu jest ominowane. Jedna mina wyskoczyła, nic więcej, można się wbijać. Żeby nie było, ten hydrajs tam nie poszedł przypadkowo, on był tam wysłany specjalnie, żeby sprawdzić, jak wygląda obrona tego naturala. Lurkery zostawiam zakopane wcześniej, a hydrajskami wbijam się dalej. Także jak on tu będzie szedł, no strasznie ciężko jest kontrolować armię tutaj, żeby jeszcze nie rzucać skany, żeby nie ginęły na lurkerach. Bardzo ciężko. Dlatego warto zostawić te parę lurkerów. O co to jest dla nas zakopać lurkery, nie? W międzyczasie dorabiamy wojo i atak kolejny, nie? Tutaj dwa lurkery już idą na STV-ki męczyć je. No i koniec gry. Chłopak nie ma już nic ciekawego do powiedzenia, nie? Oj, no właśnie, kończy mi się nagrywać wideo. No to w sumie takie tam ZVT, nie na zbyt wysokim poziomie, ale mniej więcej pokazałem wam, jak lubię grać na mecha, co jest z nim skuteczne, czego nie robić, jakich błędów nie popełniać. Myślę, że każdy to przystosuje sam do siebie i jakoś mu to pomoże w graniu tego matchupu.